kiedyś, jak się zestarzejecie, będziecie tacy sędziwi wiekiem, żeby wasze dzieci usłyszały od innych, a kim są ci dziadkowie, że się trzymają jeszcze za ręce, uśmiechają się do siebie, kim oni są, i żeby wasze dzieci powiedziały, to są nasi kochani rodzice. Nie ma piękniejszego świadectwa dla dziecka, które przychodzi na świat, dla chłopca, dziewczynki, jak doświadczyć w domu miłości mamy i taty. Ja, Łukasz, biorę Ciebie, Agnieszko, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.